Kilka minut po godzinie 23:00, audycja Rap na Fali w Radiu Gdańsk. Dobry wieczór, Paweł Kątnik. Jak zwykle w piątkowy wieczór rozmawiamy o hip-hopie i słuchamy hip-hopu, a dzisiaj naszym gościem będzie człowiek, który dorobił się pokaźnej kolekcji książek, człowiek, który rozmawia z polskimi przedstawicielami hip-hopu i człowiek, który opowie nam o najnowszej produkcji, o czwartej już części To nie jest hip-hop rozmowy. Jacek Baliński, dobry wieczór. Dobry wieczór i bardzo dziękuję za tak miłe przedstawienie mojej skromnej osoby. Dobry wieczór, cześć. Jacek, stoją przede mną, czy leżą przede mną twoje książki, trzy książki, biała, niebieska i czarna, w kolejności takiej, w jakiej zostały wydane. Z której ty jesteś najbardziej dumny? Podejrzewam, że z trójki, bo sam chyba mówiłeś o tym, że progres czyniłeś z każdą kolejną książką. No ale może coś w tej materii się zmieniło. Tak, znaczy wiesz co, to faktycznie takie jest moje nieodparte wrażenie, że tutaj z tomu na tom ten poziom znacząco wręcz moim zdaniem rośnie, więc jeżeli pytasz o to, która z dotychczasowych trzech części jest dla mnie, wiesz, jakby którą uważam za najlepszą, to zdecydowanie będzie tom trzeci. Tak naprawdę ten stan rzeczy się zmieni już lada moment, no bo tak jesteśmy tak naprawdę u progu premiery czwartego tomu i no, po raz kolejny uważam, że ten tom dystansuje poprzednie no może nie o kilka długości, ale jednak w sposób dla mnie zauważalny. Przy czym wiesz, to nie oznacza, że wcześniejsze tomy są dla mnie nieistotne, czy wiesz, mniej znaczące, bo są dla mnie no, cholernie tak naprawdę istotne, szczególnie myślę, że pierwszy tom, tak, no bo jednak on no, dał początek czemuś, co do tej pory trwa, mimo że tak no, początkowo żadnych takich planów nie było, więc pomimo tego, że dzisiaj z przymrużeniem oka patrzę na poziom niektórych wywiadów, bo gdybym dziś przeprowadzał te wywiady, pewnie one byłyby znacznie lepsze. Pomimo tego, że patrzę na przykład na pierwszy tom nieco z przymrużeniem oka, to nadal jest dla mnie szalenie ważna pozycja w moim, nie wiem, dorobku, nazwijmy to. To muszę właśnie wrócić do tego pierwszego tomu, do roku 2018 i do momentu, w którym narodził się ten pomysł w twojej głowie, bo podejrzewam sobie tak, człowiek, który, nie wiem, czy miałeś doświadczenie z pisaniem książek wcześniej, ale człowiek, który oscylował wokół hip-hopu, interesował się tym hip-hopem, też miał jakieś doświadczenie dziennikarskie. Co innego jest napisać artykuł albo zrobić wywiad, a czym innym jest wydać książkę. Co ci strzeliło do głowy wtedy? Przecież ty jesteś rocznik 9-4 w roku 2018, mając lat 25? Mniej nawet, 24. Żeby wydać książkę o polskim hip-hopie, o materii niełatwej, o materii zróżnicowanej, o materii, w której można się łatwo poślizgnąć i sporo przejechać. Tak, jeszcze w ogóle pamiętam, że no, pierwsza część wyszła na 2 miesiące przed moimi 24 urodzinami, więc no, faktycznie gdzieś tam metrykalnie nie byłem jeszcze jakoś super dojrzały pewnie. Tak, no ale też pomysł na książkę narodził się już znacznie wcześniej, no bo w marcu 16 roku, więc wtedy no, jeszcze byłem ho młodszy. Ale wiesz, to też jest w ogóle dosyć, nie wiem czy powszechne, ale dosyć często się właśnie spotykam z takim może zaskoczeniem właśnie, gdy ludzie się dowiadują, ile ja mam lat, tak, aż tu właśnie jeszcze książek jest i że sam to wydaje i tak dalej. Wiesz, jakby dla mnie to nie jest jakiś strasznie duży wyczyn, ale to też może wynika po prostu z tego, że ja zawsze po prostu gdzieś tam mentalnie czułem się o kilka lat starszy, więc wiesz, nie było to coś, czym bym się teraz miał szczególnie egzaltować, tak, że o, taki młoda, tu takie rzeczy fajne. A co mi strzeliło do głowy? Wiesz co, no ja faktycznie, tak jak zauważyłeś, miałem no, kilkuletnie, wiesz, mniejsze lub większe doświadczenie dziennikarskie, głównie na obszarze właśnie dziennikarstwa muzycznego. Znaczy miałem też jakieś tam różne inne epizody, nawet kurczę, przez kilka miesięcy o polityce też mi się zdarzyło pisać. Prawdą jest też to, że ja pierwsze jakieś tam wydawnicze kroki to już podejmowałem w roku 2013, kiedy miałem lat 19. Wtedy zacząłem wydawać pewien magazyn, dosyć niszowy co prawda, ale z fajnym zasięgiem. Pamiętam, że to docierało do bardzo różnych krajów. Pamiętam jakąś sprzedaż wysyłkową nawet do Australii czy Brazylii. Więc pewnie wtedy już delikatnie tego bakcyla wydawniczego połknąłem. Tak w kolejnych latach wydawałem kolejne numery tego magazynu, później wydałem jeszcze jakiś tam książkowy album. To sprawiło, że no postanowiłem, że pierwszy tom To nie jest hip-hop rozmowy również wydam własnym sumptem, bo gdzieś tam ta strona wydawnicza jest dla mnie no, na równi ważna jak strona czysto taka, wiesz,
autorska, dziennikarska, jakkolwiek. No właśnie, zadałeś pytanie na tak zwanym poza anteniu, czy za dużo gadasz. To ja chcę ciebie zapytać, jak to jest z twoimi rozmówcami? No bo wiesz, to jednak trzeba mieć umiejętności psychologiczne, żeby się z nimi dogadać. Często było tak, że łapali się na tym, wiem to z niektórych wywiadów nawet i z tych wstępniaków, które piszesz przy wywiadach, ale często łapali się na tym, że powiedzieli tobie za dużo i gryźli się w język, albo chcieli autoryzować, albo zastanawiali się, czy to autoryzować, czy nie. Pracujemy w tej samej branży i ja wiem, że czasami sportowców nakłonić do pewnych zwierzeń jest bardzo trudno, ale dużo większym wyzwaniem jest to, żeby to potem przeszło jeszcze autoryzację. Stąd takie pytanie do ciebie. Tak, tylko wiesz, też mi się wydaje przede wszystkim, że jest różnica pomiędzy jakimś, wiesz, po prostu krótkim, paruminutowym czy parunastominutowym wywiadem, wiesz, do jakiegoś portalu, czy na YouTube'a nawet, czy do radia jakkolwiek, gdzie wiesz, no właśnie jak masz te parę czy paręnaście minut, no to trudno oczekiwać tak, że ktoś będzie sięgał do jakichś bardzo osobistych historii. A zupełnie inaczej jest właśnie w trakcie wywiadu, który ma trafić do książki, tak, i gdzie no ja tak naprawdę mam dla tej osoby tak dużo czasu, ile ona jest mi w stanie poświęcić. Wydaje mi się, że nigdy nie zdarzyło się tak, żeby wywiad się skończył z tego powodu, że ja akurat musiałem kończyć, tak, i lecieć gdzieś dalej. Mówię, jeżeli to spotkanie trwało 9 godzin, czy nawet dłużej, a i tak się zdarzało, to dla mnie nie był to żaden problem i nie rwałem sobie włosów z głowy, tak, na zasadzie, że o, teraz będę miał 3 razy więcej, nie wiem, transkrypcji, czy nie wiem, mogłem sobie w tym czasie jeszcze film obejrzeć. Po prostu podchodzę z dużym szacunkiem do rozmówców i no właśnie staram się stworzyć, oczywiście raz wychodzi lepiej, raz gorzej, natomiast staram się stworzyć taką jakąś atmosferę zaufania i po prostu uważnie słuchać tych ludzi. Ja też często podkreślam moim rozmówcom na samym początku wywiadu, że wolę być uszami niż ustami, tak? Czyli że ja zamiast zadawać bardzo precyzyjne pytania, tak, i gdzieś tam atakować nimi co chwila, wolę po prostu dać przestrzeń słuchać. Tak, dokładnie, wiesz, i później w zależności potrzeby go nakierowuję w którąś stronę. Wspomniałeś o umiejętnościach psychologicznych, bodajże tak to określiłeś. Wiesz, że tutaj nie wiem, czy mogę to odnieść do siebie, wiesz, no bo jakby nie mam wykształcenia żadnego w tym kierunku, natomiast faktem jest, że gdzieś tam psychologia jest takim tematem, który mnie w jakimś stopniu interesuje też dzięki pewnym znajomościom, wiesz, też wydaje mi się, że tę wiedzę sobie zgłębiłem i potrafię bardziej empatycznie podejść do rozmówcy, co wiesz, co wydaje mi się, że szczególnie przy trzecim tomie już było widoczne. Pewne zalążki były widoczne pewnie przy tomie drugim, bo w pierwszym na pewno jeszcze nie. Kurczę, załapuczkałem się, natomiast wiesz, no chciałem się odnieść do tych umiejętności psychologicznych, bo mówię, bo to może być w moim przypadku na wyrost, jako że właśnie nie mam, wiesz, żadnych, tak powiem, papierów na to, natomiast po prostu staram się, wiesz, być uważnym słuchaczem i mówię, właśnie dawać tym ludziom przestrzeń do swobodnej wypowiedzi, niż właśnie, wiesz, kłuć ich tymi pytaniami, czy ciągnąć za język. Jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, to o tym powie, a jeżeli nie chce, to wiesz, to ja też nie będę go na siłę zmuszał, bo to nie taki po prostu jest cel tych spotkań. To daje pewien komfort rozmówcy i daje mu możliwość rozwinięcia się i w odpowiednim momencie także zwinięcia tego, co nie chce przedstawić. No dobrze, mieliśmy rozmawiać o czwartej książce. To nie jest hip-hop rozmowy, a że preorder i jakby początek dystrybucji tej książki zaczyna się tuż, czyli za tydzień, no to proponuję, żebyśmy posłuchali numeru jednego z ludzi, którzy na tej książce się znajdują, a więc Abradaba, a my za moment wracamy do rozmowy z Jackiem Balińskim. Jacek Baliński jest naszym gościem, słuchacie Rapu na Fali. Jacek Baliński, czyli autor książki To nie jest hip-hop rozmowy. Zapytam ciebie jeszcze o to pierwsze twoje wydawnictwo, czy też jeszcze wasze, bo pamiętajmy, że to było wydawnictwo z Bartkiem Strowskim. Tak. Czuć to, że wy się jeszcze dopiero docieraliście i że ta formuła znajdowała dopiero swoje miejsce, bo pytania były jeszcze trochę zamknięte, czasami jeszcze nie było tej przestrzeni. No i chciałem właśnie zapytać ciebie o taką drogę na przestrzeni tych trzech książek. Jak szlifowałeś swoje rzemiosło? Jak to wyglądało w kontekście tego właśnie, czego nie robić, co częściej robić? No to, co częściej robić, to już troszeczkę zdradziłeś, czyli raczej dawać rozmówcom przestrzeń, a czego nie robić? Bardzo słusznie zauważyłeś, że faktycznie pierwsza część faktycznie nie jest jakimś po czasie wybitnym dziełem.
mówię, dla mnie istotna z różnych względów, ale wiesz, i też po prostu to jest tak, że na tamten moment, na rok 2018, to był maks, jaki mogliśmy dać z siebie razem z Bartkiem Strockim, który też, jak słusznie zauważyłeś, jest szalenie istotną postacią dla tego cyklu wydawniczego, bo współtworzył ze mną trzy pierwsze tomy. I wiesz co? W moim przypadku dosyć dużą rolę odegrało to, że po prostu jestem na maksa na tych książkach skupiony, w sensie to jest tak naprawdę moje jedyne, czy prawie że jedyne, a wiesz, a nawet jeżeli były momenty, że to nie było jedyne moje zajęcie, to zdecydowanie zawsze było najważniejsze, tak od momentu premiery pierwszego tomu, tak, no bo się okazało, że to jakby z pomysłu, który miał być jednorazowym wyskokiem, stało się też po prostu moim sposobem na życie, więc ja dzięki temu mam możliwość no, po prostu poświęcenia temu tak dużo czasu, jak tylko uważam za słuszne. Wejdę ci w słowo, bo szalenie mnie to interesuje. Czyli to jest tak, że to już jest taka forma pracy, która pozwala ci skupić się tylko na tym i nie robić żadnych rzeczy pobocznych? Czy tak sobie życie ustawiasz i pracę, nie wiem, czy to freelancerską, czy to taką, którą wykonujesz, że możliwe jest po prostu poświęcenie się w 100% na produkcji tej książki? Nie, wiesz co, ja jestem od momentu premiery pierwszego tomu, jestem, wiesz, jakby, jeśli chodzi o moją aktywność zawodową, nazwijmy to, to wiesz, poza jakimiś pojedynczymi zleceniami, ale to wiesz, po prostu na przestrzeni 4 lat już blisko, kiedy założyłem działalność gospodarczą, to naprawdę na palcach jednej ręki, może dwóch bym to zliczył i to było wszystko, wiesz, bardzo nieistotne w ogólnym rozrachunku sprawy, więc faktycznie to nie jest hip-hop rozmowy, jest, wiesz, tym, na czym faktycznie od premiery pierwszego tomu się skupiam i poświęcam w całości. Przy czym oczywiście no, jest to możliwe też dzięki temu, że no, nie jestem tylko autorem tych książek, tak? No bo wtedy to, gdybym był tylko autorem, no to faktycznie nie miałoby to za bardzo racji bytu, ale przez to tak, że jestem też tych książek wydawcą, pełnię po prostu szereg innych ról, tak? Przy tych książkach, no to dzięki temu mogę się im poświęcić w 100%. Parę razy gdzieś tam zdarzyło mi się o tym powiedzieć, że u mnie praca nad jednym wywiadem to jest około 60 do 80 godzin. I to wiesz, to jest tak bardzo, myślę, że wręcz nieprecyzyjny przedział, bo ja wręcz boję się zliczać dokładnie, bo to są wręcz jakieś, wiesz, absurdalne ilości czasu. Ale mówię, no właśnie przez to, że jest to dla mnie naprawdę szalenie istotny tytuł, że to nie jest coś, co wiesz, co robię po godzinach, czy robię po łebkach, czy robię gdzieś tam przy okazji, tylko to jest moje główne zajęcie i bardzo ważne dla mnie, to dlatego na to tyle czasu poświęcam i pamiętam, że przy trzeciej części już chciałem transkrypcję na przykład oddać na zewnątrz, tak, żeby ktoś się tym za mnie zajął, bo jest to po prostu bardzo żmudna i czasochłonna praca, przy tym no mało ciekawa, umówmy się. Natomiast nie zdecydowałem się ostatecznie na to z tego względu, że właśnie kilka wywiadów okazało się na tyle gdzieś tam osobistych, że uznałem, że byłoby nie w porządku wobec wybranych rozmówców, gdyby te materiały trafiły też do uszu innych niż tylko moje. Co mówię, no gdzieś tam wymagało ode mnie kolejnych 10 czy 100 godzin pracy, ale właśnie nie żałowałem tego z tego względu, że dzięki temu, że mogłem te wywiady sobie jeszcze raz odsłuchać, to ja sobie też jakby poza tym, że robiłem transkrypcję, tak, która miała się na coś przydać, też po prostu sobie analizowałem przebieg tego spotkania, tak, gdzie jakby dynamika była okej, gdzie jakby ja nadążałem za rozmówcą, gdzie nie, gdzie było okej, gdzie było nie okej. To jest też jakaś po prostu praca nad warsztatem. Natomiast wiesz, też tak naprawdę nie mam tutaj jakichś złotych wskazówek ani jednej recepty na to. U mnie po prostu właśnie ten progres, który obserwuję u siebie na przestrzeni lat i na przestrzeni kolejnych książek, wynika właśnie przede wszystkim moim zdaniem z pełnego oddania się tym książkom i właśnie z tego, że mówię, dzięki temu, że na pewnym etapie życia poznałem pewną osobę, to stałem się dużo bardziej empatycznym i otwartym człowiekiem i to myślę, że mi bardzo przy tych spotkaniach pomaga. No i widać to, że świat jest po prostu kolorowy, prawda, że nie jest szary, nie jest czarny, nie jest biały,
tylko jest po prostu kolorowy, bo to też pokazują twoi rozmówcy, których często interpretujemy w taki sposób, jak brzmi ich muzyka, a potem się okazuje, że twoje książki pokazują, że to są zupełnie inne osoby i mają też i inne pasje i jakieś skryte historie w życiorysach. Zróbmy małą kropkę, proponuję, byśmy posłuchali jeszcze jednego utworu od człowieka, który także na twojej książce jest, na czwórce znalazł się DJ Dex, no i myślę, że z któregoś mixtape'u zaczerpniemy jakiejś muzyki. Jacek Baliński jest razem z nami, autor książki To nie jest hip-hop, rozmowy 1, 2, 3 i 4. No to muszę ciebie zapytać w takim razie o to, dlaczego Bartka Strowskiego nie ma już z tobą w tym projekcie. Czy to jest tak, że wam się drogi rozeszły, czy może mniejsze zaangażowanie? No bo z tego, jak pamiętam, a czytałem już kilka miesięcy temu pierwsze trzy tomy, to miałem wrażenie, że ciebie jest więcej w książce i to było akcentowane trochę w książkach. Czy tutaj mamy szukać źródła tego, że to jest już monogamiczna rzecz? Wiesz co, to może od początku. My z Bartkiem podjęliśmy taką decyzję tak naprawdę względnie niedługo po premierze trzeciego tomu. Trzeci tom się ukazał w grudniu 2020, bodaj w lutym już gdzieś tam się spotkaliśmy i przegadaliśmy temat, podjęliśmy pewne decyzje. Przy czym nie spieszyliśmy się z jej ogłoszeniem, ponieważ tak nie chcieliśmy robić niepotrzebnego zamieszania, a też po prostu nie było to dla nas łatwe tak naprawdę zakomunikowanie tego, no bo kawał, kurczę, dobrej roboty żeśmy zrobili razem i to, że nasze drogi tutaj na tym polu się rozstały, nie wynika z tego, że były jakieś niesnaski między nami, czy doszło do jakiejś śmiertelnie poważnej kłótni nadal z Bartkiem. Zresztą dosłownie chwilę przed tym, jak zadzwoniłeś do mnie, tak sobie jeszcze tam z nim gadałem o bieżących tematach. Utrzymujemy jak najlepsze, wiesz, koleżeńskie stosunki. A mu było łatwo się z tym pogodzić? Bo nie wiem, na jakim etapie i jakby, jeżeli możesz oczywiście, jeżeli chcesz wytłumaczyć, jak przebiegała taka rozmowa, bo wiesz, z jedną rzeczą są ambicje, drugą rzeczą są wspólne przeżycia i jednak splendor, który przychodzi po tym, jak położysz sobie na półce książkę z twoim nazwiskiem. No i w pewnym momencie ta ciągłość zostaje zachowana, wydawnicza, natomiast jeden wagonik zostaje odczepiony z tego. I jak to u was wyglądało? Bo podejrzewam, że to są bardzo trudne rozmowy, sam o tym powiedziałeś. Powiem ci taką rzecz, że gdyby to właśnie był wywiad do książki, gdzie mielibyśmy teraz, wiesz, ileś godzin, żebyśmy sobie przegadali różne tematy, to pewnie mógłbym tutaj jakoś na ten temat się powiedzieć, a w sytuacji, gdy, wiesz, muszę to gdzieś tam streścić do krótkiej wypowiedzi, to prawdę mówiąc, wiesz, jakoś nie chcę się za bardzo w ten temat zagłębiać, ponieważ, tak jak słusznie zauważyłeś, no nie było to proste dla obu stron, wiesz, no też nie mogę się tutaj za Bartka wypowiadać, tak, jak on z tym się czuł później i tak dalej. Dla mnie najważniejsze jest właśnie to, że na tę relację koleżeńską w ten sposób nie wpłynęło. Jak ogłaszaliśmy tę decyzję i to było jakiś tam czas przed startem, przed sprzedaży kolejnego tomu, nagraliśmy nawet taki właśnie podcast prawie dwugodzinny, który no, dla nas miał być fajną pamiątką, tak, po naszej współpracy i też tak naprawdę taką pierwszą okazją, wiesz, żeby sobie przegadać właśnie, powspominać to, co razem zrobiliśmy. Z mojej strony też to był jakiś wyraz podziękowania dla Bartka, tak, no bo jestem mu cholernie wdzięczny za całą kształt współpracy. Pomimo tego, że gdzieś tam koniec końców pretekstem do powstania tego podcastu, nazwijmy to, było właśnie ogłoszenie takiej, a nie innej decyzji, to my na samym wstępie powiedzieliśmy, tak, że no cześć, mamy taki podcast, sobie pogadamy i że no właśnie taką decyzję podjęliśmy, ale nie chcemy, żeby to zdominowało naszą rozmowę, chcemy jakby celebrować to, co było fajne, a nie jakby, wiesz, załamywać ręce z tego powodu, że nasze drogi na pewnym polu się rozeszły. Kończąc ten wątek, mówię, jakby z mojej strony zawsze na maksa wdzięczność dla Barta, jest mega ziomem, zrobił, wiesz, fajną robotę i zawsze to będę dobrze wspominał. Jasna sprawa, poza tym nie jesteście politykami, nie tłumaczycie się z publicznych pieniędzy, tak, tylko jest z własnego biznesu i z własnego pomysłu na pewną aktywność zawodową, więc
to ja jak najbardziej rozumiem, a też szanuję, że jakby w długodystansowym wymiarze, jeżeli mielibyśmy okazję pogadać pewnie, tak jak ty rozmawiasz po 4-5 godzin ze swoimi rozmówcami do książki, no, to wtedy mielibyśmy okazję pewnie też liznąć więcej wątków. No dobra, to zostawiamy ten wątek. Tak, ja tylko jeszcze dorzucę jedną myśl, bo zwróciłeś uwagę na to, że w tych dotychczasowych tomach widziałeś, nie wiem, jakąś moją delikatną przewagę, jeśli chodzi o ilość materiału, tak, który ja dostarczyłem. Co wiesz, na pewno tak było przy pierwszym tomie, no bo ja Bartka zaprosiłem już, gdy prace były dosyć mocno zaawansowane, więc tam podział wywiadów był 12-8, jakby na moją korzyść, nazwijmy to. Przy tomie drugim już się podzieliliśmy po pół, przy trzecim tomie też mniej więcej, przy czym no tam też jakieś inne ustalenia mieliśmy. Natomiast wiesz, no mówię, faktem właśnie jest to, że Bartek przy tej książce zawsze był po prostu odpowiedzialny tylko i aż, tak, za wywiady, za ich przeprowadzenie, niekiedy też ich redagowanie, no a po prostu ja tutaj całość, wiesz, gdzieś tam trzymam na swoich barkach i pociągam ze sznurki, więc być może z tego twoje wrażenie wynikało, natomiast mówię, Bartek był super, jest super ważną postacią dla wszystkich książek i to, że kolejna powstanie jest bez jego udziału, to nie ma żadnego wpływu na to, co wiesz, do tej pory po prostu stworzył. Jasna sprawa, wyjaśnione w pełni. Słuchamy w takim razie numeru kolejnego gościa z twojej książki, czy też rozmówcy, tak powinniśmy bardziej precyzyjnie powiedzieć. Gruby Mielski, a więc człowiek od nas z Pomorza, ze Starogardu Gdańskiego. Słuchamy. Słuchacie audycji Rap na Fali. Naszym gościem jest Jacek Baliński, autor książek To nie jest hip-hop rozmowy. Rozmawiamy na okoliczność premiery czwartej książki, czwartego tytułu właśnie autorstwa Jacka. Chcę ciebie zapytać, czy no, cztery tomy i naprawdę przepastne strony wypełnione wywiadami, to jest już czas, żeby zadać ci pytanie, czy jest jeszcze jakiś raper, rozmówca, człowiek ze sceny hip-hopowej, który miał być na książkach, był twoim marzeniem od początku, a nie udało się go zaprosić mimo wielokrotnych prób? Podjąłem sobie taką decyzję, że nie będę, wiesz, nigdy gdzieś tam wyskakiwał z ksywkami czy personaliami osób, z którymi ostatecznie, wiesz, gdzieś tam nie udało nam się dogadać, bo oczywiście takie przypadki były i takie przypadki zawsze będą, przy czym też chcę podkreślić, że z tego, co mi się wydaje, to chyba nigdy, wiesz, nie zdarzyło nam się, żeby ktoś nam odmówił na zasadzie, wiesz, nie i nara, tak? Tylko to zawsze były jakieś tam kwestie z trudnością w ustaleniu terminu, czy w związku z tym, że ktoś miał inne plany, tak? Ktoś, nie wiem, na przykład już nie jest aktywnym na scenie i nie ma ochoty przypominać się odbiorcom nawet takim książkowym wywiadem. Fajną rzecz powiedział w pierwszym tomie Marcin Grabski Tytus, właściciel Asphalt Records. Ja go też wtedy zapytałem właśnie w tym wywiadzie o to, czy pamięta jakieś takie sytuacje, kiedy byli o krok od podpisania jakiegoś artysty, tak, wydania jego płyty, ale z jakichś powodów to się nie udało. To właśnie wtedy Marcin mi bardzo, z jednej strony dyplomatycznie, a z drugiej strony sugestywnie, właśnie powiedział, że tak, powiedział, że jakby wybacz Jacku, ale takich rzeczy się nie powinno wyciągać publicznie, ponieważ ani dla nas to nie jest powód do chwały, ani druga strona też sobie może tego, wiesz, nie życzyć, żeby to publicznie po prostu wyciągać na wierzch. Zdarzało się tak i przy pierwszym tomie, i przy drugim, i przy trzecim, i przy czwartym również. Przy czym przy czwartym też zdarzyła się o tyle nieprzyjemna sytuacja, że po raz pierwszy jakby doszło do tego, że mając już gotowy wywiad, tak, jakby zredagowany i który poszedł do autoryzacji, rozmówca nagle się rozmyślił, co no jakby było skandaliczne z jego strony i jest dla mnie w ogóle czymś nie do pomyślenia. A jesteś w stanie powiedzieć to? Tam, no właśnie i to jest ta kwestia, nie? Że oczywiście, wiesz, jakby czując dużą złość względem tej osoby, wiesz, tam oczywiście tkwiła mi się z tyłu głowy taka myśl, że ach, to mu kurczę, wiesz, dopieczemy przy okazji promocji książki czy coś takiego. A potem uznałem, wiesz, jak już trochę ochłonąłem, że to byłby jednak, wiesz, byłyby dosyć niskie pobudki do tego i też nie ma, wiesz, co tego, myślę, żeby wylekać na wierzch. To ładne, wiesz, bardzo, wiesz, to jest takie lojalne. Osoba... Na przykład teraz się ukazała pewna taka książka, wiesz, o pewnej wytwórni hip-hopowej, gdzie autorzy promują tę książkę, opierając się właśnie na pseudonimach bardzo znanych artystów,
którzy niekoniecznie dobrze wspominają współpracę z tą wytwórnią. Uważam to za bardzo, bardzo słabe posunięcie, bardzo słabe zagranie i ja tego po prostu nie chcę robić, więc właśnie pomimo tego, że właśnie te osoby, z którymi się nie udało tak ostatecznie iść tam dogadać na poszczególnych tonach, to faktycznie były duże nazwiska, tak, no ale mówię, no gdzieś tam uważam, że jest to nieeleganckie wyciąganie tego na wierzch. No tym bardziej, że wiesz, ja też tak naprawdę nigdy nie mogę wykluczyć, że kiedyś do spotkania z daną osobą dojdzie, przy czym ja też mam taką, może nie zasadę, natomiast ja mam spory problem z tym, żeby się przypominać ludziom, w sensie dla mnie to niezręczne i nie lubię tego, więc gdy kogoś zaprosiłem raz i się nie udało, drugi raz się nie udało i trzeci raz też się nie udało, wiesz, z dowolnego względu, to już jest dla mnie maksimum, bo czwarty raz się do kogoś odzywać z tą samą sprawą w kolejnym roku byłoby dla mnie na tyle niekomfortowe, że wolę z tego zrezygnować. No, ale wiesz, no ta seria myślę, że jeszcze znajdzie swoją kontynuację, więc niewykluczone, że ci, nazwijmy to, wielcy nieobecni w poprzednich tomach w końcu się tutaj też znajdą. Dobrze, to w takim razie słuchamy czegoś na bitach kogo, o może tak, latali polscy raperzy, a na bitach kogo? Na bitach Solpita, czyli kolejnego z twoich gości, z twoich rozmówców. Za moment wracamy do rozmowy. Jacek Baliński jest naszym gościem, autor książki To nie jest hip-hop, rozmowy 4 i poprzedniczek tejże pozycji. Aż mi się serce kraje, muszę tobie taką refleksję powiedzieć, bo tak, po pierwsze, będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, po drugie, słyszę, że jesteś rozmówcą, który lubi rozmawiać dużo i obszernie, ale konkretnie, to znaczy... Tak, wiesz, to myślę, że wynika z tego, że po prostu to samo doceniam po prostu u moich rozmówców, wiesz, w swoich książkach, też raczej mam tendencję do tego, żeby po prostu gadać dosyć dużo, ale skoro na temat, no to... To jest ładna cecha i to jest cecha już powoli niespotykana i niestety materia radiowa czasami wymusza przerywanie w pewnych momentach kwestii, a nie chciałbym tego robić, bo naprawdę czuję jakby ten zamysł i też nawet ten kodeks moralny, o którym powiedziałeś, jest dla mnie jak najbardziej akceptowalny i uważam, że to jest też twoja siła i dlatego też tylu rozmówców udało się tobie zaprosić. Naszła mnie taka refleksja przed momentem, jak opowiadałeś właśnie o takich zasadach moralnych. Czy z racji tego, że no miałeś takie głębokie rozmowy z tymi najróżniejszymi postaciami polskiego hip-hopu, czy z którymś z nich dzięki tej rozmowie i jego otworzeniu się udało się tobie nawiązać relacje prywatne, które trwają powiedzmy do dziś i są jakby takie no ciągłe? Kurczę, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i prawda jest taka, że ja ze zdecydowaną większością, wiesz, moich rozmówców, czy też Bartka, bo też no, w 95% przypadków ja też towarzyszyłem jemu na jego wywiadach, siedziałem z boku czy z tyłu. Jednak faktem jest, że ja naprawdę ze zdecydowaną większością tych ludzi widziałem się dosłownie raz w życiu i ten raz w życiu był właśnie, wiesz, na potrzeby wywiadu. Ja tak naprawdę nie nawiązałem żadnej bliskiej relacji prywatnej z którymkolwiek z rozmówców, co też w dużej mierze myślę, że wynika po prostu z jakichś tam moich cech osobowości, na przykład z tego, że jestem osobą, która raczej ma trudności ze wchodzeniem w relacje jakiekolwiek, tak? Kurczę, nie chciałbym tutaj gdzieś nadużywać dobroci VNM-a, natomiast wydaje mi się, że pomimo tego, że przyszedłeś, wiesz, jakby do momentu, w którym rozmawiamy, też widziałem się z nim tylko na potrzeby wywiadu, tak? Pewnie tak. Kolejny raz będziemy się widzieć za tydzień na premierze, bo potwierdził swoją obecność, ale gdzieś tam faktycznie złapaliśmy ze sobą całkiem fajny przelot, dzięki czemu gdzieś tam, wiesz, wymienialiśmy się różnymi wiadomościami, czy to właśnie, wiesz, przy okazji jeszcze jakichś tam prac nad tym wywiadem, tak, autoryzacji, nieautoryzacji, czy niezależnie od tego, tak, no i też dzięki temu, że właśnie jakiś tam sobie kontakt złapaliśmy, to Chao zaprosił mnie do uczestniczenia w jego projekcie, czyli w drugiej części The Next Best Mixtape, gdzie zaprosił mnie do stworzenia biogramów kompletu artystów, którzy w tym przedsięwzięciu biorą udział i wszystkich słuchaczy bardzo zachęcam do sprawdzenia tego mixtape'u, bo naprawdę no, kawał roboty tam w ONM wykonał, żeby to spiąć i dobić do końca. To też było fajne o tyle, że jakby
też o tyle zaskoczeniem było dla mnie, że wydawało mi się przed spotkaniem, że my raczej jesteśmy dosyć różnych bajek, tak? A okazało się, że bardzo szybko znaleźliśmy sobą wspólny język i że mamy gdzieś tam sporo sobą wspólnego osobowościowo, czy pod względem po prostu jakichś tam doświadczeń, czy wiesz, życiowych, czy różnych przeżyć. To nie jest absolutnie jakoś, wiesz, super bliska relacja, ale to, że ona w ogóle, wiesz, w jakiś sposób trwa, tak? To jednak jest ewenement z tego względu, że relacje ze zdecydowaną większością rozmówców, wiesz, no, kończą się na tym jednym spotkaniu albo, wiesz, mają jakąś tam kontynuację, ale to już, wiesz, na polu, nazwijmy to, wiesz, zawodowym mniej lub bardziej. No, ale mówię, to w ogóle jest super ciekawy temat i wiesz, i to można na różne strony pociągnąć, więc... Ja mam taką propozycję, no, żebyśmy się kiedyś spotkali, może, jeśli chciałbyś, mówisz, trudno ci nawiązywać relacje, czy też nie jesteś osobą, która jakby z urzędu nawiązuje relacje, natomiast jeśli kiedyś chciałbyś i jeżeli moglibyśmy się spotkać face to face i na mikrofon spisać chociażby w 2-3-godzinnej rozmowie w formie podcastu jakieś rzeczy, których jeszcze nie ruszyłeś, a o które naprawdę chciałem ciebie spytać, bo miałem tutaj całą garść takich refleksji, o które chciałem ciebie zapytać, to jakbyś chciał tak kiedyś poświęcić mi czas, to byłbym zaszczycony. Z mojej strony nie ma problemu, jak najbardziej, jak najchętniej, więc jestem do dyspozycji. No dobrze, to jeszcze słuchamy jednego numeru i na koniec wrócimy jeszcze na ostatnią część naszej rozmowy. Proponuję, żeby był to Małpa. No, skoro idziemy od nas od północy na południe, to województwo kujawsko-pomorskie, Toruń i właśnie Małpiszon na naszej antenie. Przed momentem Małpa i jeden z jego utworów, a na naszej antenie już teraz ponownie Jacek Baliński. Rozmawiamy sobie od dłuższego czasu o premierze książki To nie jest hip-hop rozmowy 4, a w zasadzie o okolicznościach towarzyszących wydawaniu tych wszystkich książek. Dlaczego Gruby Mielski jest najważniejszym artystą słuchanym przez ciebie? Bo tak wyczytałem dzisiaj z książki, mogę niedosłownie to cytować, ale parafrazując twoje słowa ze wstępniaka, to właśnie on towarzyszy ci chyba najbardziej w ostatnim czasie jako artysta. Tak, to jest wszystko prawda, co powiedziałeś. Znaczy, może akurat wiesz, bo te słowa były bardziej aktualne w chwili, gdy pisałem ten wstępniak, tak, bo to też było, ta jego ostatnia płyta, tak, była wtedy jeszcze świeżo po premierze, ja też byłem świeżo po prostu przypomnieniu sobie jego dotychczasowej dyskografii. Ale faktycznie tak napisałem, ponieważ zawsze ceniłem sobie i do tej pory sobie cenię, wiesz, taki rap, z którym w jakiś sposób mogę się utożsamić, no nie? Tak. Który jest mi w jakiś sposób bliski i to jest też taki rap, który ja sobie nazywam po prostu, wiesz, życióweczkami. W sensie jak jest jakiś numer, do którego mogę się odnieść, który gdzieś tam jest bardzo tożsamy z moimi doświadczeniami, to wtedy mówię, okej, to jest fajna życióweczka. I nie ukrywam, że ja tych życióweczek w rapie zawsze szukałem i zawsze je lubiłem. Mielon słynie z tego, że rzeczywiście ma też swoje bardziej, powiedzmy, radosne oblicze, tak? Ma sporo humorystycznych utworów, zresztą też ten temat poruszyliśmy w wywiadzie, ale ma sporo też właśnie takich dosyć gorzkich, dosyć smutnawych, wręcz bym powiedział, kawałków. I takich, które są na maksa autobiograficzne. O, i to też jest dla mnie istotne. Więc faktycznie, gdy czuję, że słucham gościa, który mi opowiada, wiesz, o tym, co sam przeżył i czuję, że to, czym mówi, wiesz, jest dla niego ważne i że wpłynęło na niego, a w dodatku jeszcze, wiesz, w jakiś sposób mogę się do tego odnieść, czy znajduję po prostu, wiesz, jakieś linki do wydarzeń w swoim życiu, no to wiesz, po prostu łatwo się do takiej muzyki przywiązuje. To dokładnie tak samo jak u mnie, ja też szukam tej życiówki i też mógłbym zacytować ci chyba wszystkie utwory z wielu produkcji jego i z pierwszej płyty Silny, jak nigdy i wiadomo co, jak zwykle, z kolejnych. No, my jeszcze wiesz, Ja jeszcze pamiętam jego wybrane teksty z Sekaku, czyli jego, wiesz, rapkorowego zespołu z czasów, kiedy miał lat naście. Pamiętam jakiś tam, on był wtedy, no, miał lat naście, tak, gdzieś tam się przygotowywał do matury, też o tym rapował, o tych swoich przygotowaniach do matury, no i ja lat kilka później, gdy sam do tej matury się przygotowywałem, gdzieś tam sobie tych numerów Sekaku słuchałem. To z kolei moje takie doświadczenie to pyk-pyki wszystkie, tak? I 8-3-200 numer z Houdinim. No. Tak, to też kojarzę oczywiście.
No dobrze, Jacku, musimy kończyć z wielkim niedosytem, ale myślę, że jest jakiś zaczątek do tego, by spotkać się po raz kolejny. Ostatnie pytanie do ciebie, bo jakoś tak odbiegliśmy od samej książki, a ja mnie się udało przeczytać wywiady z Abradabem, Avim, DJ-em Dexem, Emadę, Falconem i właśnie Grubym Mielskim. Spory kawałek tej książki. Ty powiedziałeś, napisałeś we wstępie, jasno wybrzmiewa, że to jest najlepsza twoja książka z tych czterech. Skąd takie przekonanie? Mhm. Bardzo dużą analizę sobie tego zrobiłeś? Podkreślam często gęsto, że wiesz, to z mojej strony właśnie nie są takie deklaracje, które wiesz, często, szczególnie myślę, że raperzy właśnie wiesz, wygłaszają przy premierze płyty, tak, mówiąc, że ach, to jest moja najważniejsza płyta i że całe serce w nią włożyłem i że w ogóle, wiesz, najbardziej osobista i tak dalej. Tu nie chcę tutaj oczywiście nikogo urazić, ale często mam wrażenie, że to jednak jest takie, no właśnie, wiesz, to są takie okrągłe słówka, które ładnie brzmią i na które gdzieś tam słuchacze, szczególnie ci młodzi się łapią i dzięki którym po prostu sprzeda się parę płyt więcej albo zgarnie się 15 tysięcy odsłuchów na Spotify'u więcej. Wydając nową książkę, nie będę ją promował na zasadzie no to jest moja trzecia w kolejności najlepsza, ogólnie jest średnia i nie do końca ją polecam, tak? Bo też oczywiście w tym interesu żadnego nie mam, natomiast mówię, to nie jest tylko taki, wiesz, okrągły, reklamowy slogan, po prostu faktycznie czuję, że jest to najlepszy tom, ale też jak tam zauważyłem, jak podkreśliłem we wstępie, wiesz, on jest najlepszy do momentu premiery kolejnego, wiesz, bo ponieważ no, mi faktycznie nie zależy na tym, żeby teraz tylko tego kotleta odgrzewać i serwować ludziom to samo, tylko tak, no bo wtedy też chyba nie do końca czułbym sens wydawania tych książek, a podchodzę do nich na maksa ambicjonalnie pod względem autorskim i pod względem wydawniczym. Wiesz, no to jest po prostu moja refleksja po przeczytaniu sobie tego tomu, a wiesz, no, czytałem całość nie raz i nie dwa, i pewnie nie trzy na różnych etapach powstawania tej książki. I mówię, no ja po prostu mam takie przeczucie, że ja z tomu na tom gdzieś tam ten swój warsztat rozwijam, dopracowuję. Nie stoję w miejscu, mam nadzieję, że to czytelnicy będą mieli podobne zdanie. Ale żeby też tutaj nie być gołosłownym, tak, bo powiedziałem, że no właśnie to nie są tylko okrągłe słowa z mojej strony i miło brzmiące slogany, tak, że właśnie, że uważam, że ten tom jest najlepszy, bo faktycznie uważam, że całościowo jest najlepszy, natomiast najważniejsze dla mnie wywiady z całej serii, tak, od 1 do 4, to nadal pozostają w części trzeciej. Mówię tu konkretnie o spotkaniach z Eldo oraz Sariusem. Tak, bardzo mi się podobają te rozmowy. Uważam je za najlepsze z tej książki, chociaż z Kubą Knapem też bardzo, bardzo lubiłem. Tak. Knab jest też super, to prawda, natomiast wiesz, jakby okoliczności, czas trwania i właśnie to gdzieś tam, jaki kontakt nam się udało złapać, wiesz, jak na maksa szczere były te rozmowy i jak bardzo ci ludzie się przede mną otworzyli, wiesz, to było dla mnie naprawdę niesamowite wręcz, ciężko będzie pobić. I o ile, wiesz, jakby gotowe wywiady, wiesz, jakby w takim kształcie, w jakim lądują w książce, sądzę, że wiesz, kilka wywiadów z tego tomu dorównuje im. Wiesz, jestem na maksa dumny z wywiadu na przykład z Jurasem. No przede wszystkim z Jurasem, to jest taki mój faworyt. Ale też super Pichu, super VNM. Sam Mielski też fajny. O ile dla mnie całościowo to jest bardzo dobry tom, ale o całokształt spotkania, wiesz, to co się działo w trakcie, to jaki przelot znaleźliśmy z rozmówcami, to tutaj Eldoka i Sarius będą dzierżyć palmę pierwszeństwa i no myślę, że to ciężko będzie pobić, bo to, mówię, no było tak wyjątkowe doświadczenie, że aż ciary mam tak naprawdę. Jacku, stawiamy kropkę w takim razie i czekamy na premierę książki. Przypomnijmy, ona 29 października ma swoją premierę. Jacek Baliński był naszym gościem. Tak jest. Autor książki To nie jest hip-hop rozmowy. Zachęcamy sięgnąć nie tylko do czwartej części, która premierę będzie miała, ale także do trzech poprzednich. To jest naprawdę kilka tysięcy stron rozmów o polskim hip-hopie i o ludziach polski hip-hop tworzących. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki piękne również.